dwa zdania. Pani zarysowała fałszywą alternatywę. Taką, że albo można robić to, co wy, czyli ciąć pensję, albo można nie robić nic. I zasugerowała pani, że lewica wolałaby nie robić nic. Otóż nieprawda. My uważamy, że robicie zbyt mało. Zaproponowaliśmy konkretne ustawy, wzorowane na rozwiązaniach duńskich, z dopłatami, które zagwarantowałyby utrzymanie wysokości pensji. To jest możliwe przy dzisiejszych kosztach obsługi długu zagranicznego. Nie zdecydowaliście się na przyjęcie gotowych rozwiązań, które wam przynieśliśmy. Pani premier, proszę nie mówić o innych krajach i o zwolnieniach. Proszę w końcu powiedzieć, ile jest dzisiaj w Polsce zwolnień, ile jest w tym momencie już zwolnień grupowych, bo związki zawodowe od tygodni nie mogą się doczekać na uczciwe i niezafałszowane informacje na ten temat. A fala zwolnień grupowych w wielu branżach po prostu idzie, więc o zwolnieniach, pani premier, naprawdę kto jak kto, ale wy nie powinniście mówić. Dziękuję.